Cześć! Witam Was wszystkich serdecznie na kolejnej lekcji. Dzisiejszym naszym tematem będzie sytuacja Polski i społeczeństwa polskiego na przełomie XIX i XX wieku, tym razem na ziemiach rosyjskich. Poprzednio były ziemie pruskie, a dzisiaj omówimy sobie ziemie rosyjskie. Przede wszystkim, jeśli chodzi o ziemie rosyjskie, powiemy tutaj o terenach Królestwa Polskiego, które z czasem zostało przemienione na kraj nadwiślański wskutek buntowniczych postaw Polaków wobec władz rosyjskich. Co warto podkreślić, jeśli chodzi o gospodarkę, to dynamicznie rozwijał się tam przemysł. Między innymi włókiennictwo w Łodzi, czy też ośrodki przemysłowe w Zagłębiu Staropolskim i Zagłębiu Dąbrowskim. Także oczywiście liczne zakłady przemysłowe istniały w Warszawie. Jednak warto tutaj podkreślić, że głównie był to kapitał pochodzenia niepolskiego. Inwestowali tam Żydzi, Niemcy, Francuzi, ale Polacy no, niekoniecznie, gdyż oni często tracili swoje majątki wskutek opresji i tak naprawdę nie mieli z czego inwestować. A głównie służyli tutaj chłopi z małych gospodarstw rolnych służyli jako tania siła robocza. Rzeczy z Królestwa Polskiego były też przenoszone często w głąb Rosji. I z czasem, jak Królestwo Polskie zostało zjednoczone z Rosją, jakby zniesiono jego odrębność, zniesiono także jego cła między Rosją a Królestwem Polskim. Dlatego przez to eksport towaru odbywał się jakby wewnątrz Rosji. Dlatego opłacało się tam na przykład inwestorom zagranicznym wybudować fabryki, coś produkować i sprzedawać Rosjanom, gdyż koszt transportu był teraz o wiele, wiele tańszy. Gorzej za to rozwijało się rolnictwo niż przemysł, mimo że już pamiętamy jeszcze z jednej z poprzednich lekcji, Aleksander II uwłaszczył chłopów w 1864 roku, tak naprawdę przyniosło to niekorzyść, gdyż powstawały małe gospodarstwa chłopskie, dlatego iż chciano zwiększyć poparcie chłopstwu władzy cara, dlatego dzielono wielkie działki na takie mniejsze tereny, tak żeby każdy chłop miał coś swojego. No i tak naprawdę te działki były na tyle małe, że starczało to często na wyżywienie tylko samej rodziny, a już na sprzedaż dalszą niekoniecznie. Warto też wspomnieć, że chłopi przekazywali ziemię swoim synom. Jeśli to był mały poletek ziemi, taka rodzina miała powiedzmy 4 synów, dzielimy to na 4 części i te gospodarstwa się robią jeszcze mniejsze i jeszcze mniej wydajne. Za to panom pozostawiano często ich folwarki, jednak wskutek wywłaszczenia nie mieli już oni siły roboczej, jako że rekompensaty za wywłaszczenie, czyli te raty, które płacił rząd carski, były rozłożone na wiele, wiele lat. Przez to taki zarządca nie miał tak naprawdę pieniędzy ani żeby to zrestrukturyzować, ani żeby zatrudnić chłopów do pracy. Dlatego często takie folwarki już upadały, a ci ziemianie przenosili się do miast, stawali się mieszczanami i zasilali warstwę inteligencji. Czyli przez to widzimy, że jakby te zmiany gospodarcze wpłynęły na ukształtowanie się nowego społeczeństwa na terenie zaboru rosyjskiego. Czyli mamy bogatych kapitalistów, czyli właścicieli fabryk, przemysłu i tym podobne, warstwę średnią, no i tą warstwę najbiedniejszą, czyli tak zwany proletariat. Także na ziemiach Królestwa Polskiego warto podkreślić, następował szybki przyrost ludności. W 1870 roku było to około 6 milionów mieszkańców, a no ledwo 40 lat później, 1910, było to już około 12 milionów, przy czym prawie 80% to byli Polacy. Następną największą mniejszością narodową byli Żydzi, którzy stanowili około 14% ludności. Władze jednak rosyjskie wobec Polaków preferowały bardzo silną politykę rusyfikacji, czyli wynaradawiania Polaków z próby, można by rzec, znaczy to była próba, można by rzec, stworzenia z nich Rosjan po prostu. Od chwili powstania styczniowego były takie rządy policyjne, godziny policyjne, silna władza policji, cenzura prasy, słowa ogólnie, żeby nie mówiono choćby o tendencjach niepodległościowych w Polsce i tym podobnych. No i też zakaz działalności politycznej, grupowania się w legalne jakieś partie czy większe grupy. Tak jak mówiliśmy, zlikwidowano przede wszystkim odrębność polityczną i narodową Królestwa Polskiego i nadano mu nową nazwę Kraj Przywiślański.
Możemy mówić kraj przywiślański czy nadwiślański. Nadwiślański jest chyba dla mnie bardziej poprawną. Przywiślański pochodzi raczej z języka rosyjskiego. Nie wiem, nie mówię po rosyjsku, ale mówili chyba na to prywislański kraj. Ale więc nadwiślański jest bardziej poprawny, ale możemy też mówić przywiślański. Stało się to w roku 1874. Mówimy wtedy o takim zakończeniu procesu unifikacji z Rosją, kiedy zlikwidowano urząd namiestnika. Ostatnim namiestnikiem był generał Ber. No i wprowadzono tam rządy gubernatorów, gdyż kraj został podzielony na 10 guberni, w sensie kraj nadwiślański, na czele których stali oczywiście gubernatorzy. Oni mieli swoje jakieś duże dość uprawnienia. Mogli na przykład bez decyzji sądu kogoś zesłać na Syberię. Byli ponad prawem, można by powiedzieć. Ale zapiszmy to sobie. 1874. Ostatecznie pojawia się kraj nadwiślański. Ten proces już trwał. Na przykład zlikwidowano wcześniej godło, czy też herb. No ale tutaj ten proces się zakończył w roku 1874. Wprowadzono rządy 10 guberni, w tym, na czele których stali gubernatorowie, to już sobie powiedzieliśmy. No i rusyfikacja, na szczęście, jedyne co mogło hamować ją w tym przypadku, był panujący zwyczaj, można by powiedzieć w Rosji, czyli przekupywanie urzędników. To jedyne było, przez co Polacy mogli naginać prawo na swoją korzyść. No ale zrusyfikowano tak naprawdę całą administrację, sądownictwo, szkolnictwo. W szkołach, wyobraźcie sobie, nie można było nawet między sobą mówić, między kolegami, koleżankami w języku polskim. Za to były surowe kary. A w szkołach takich jak Politechnika Warszawska mogli uczyć się tylko Rosjanie. Polacy mogli w większości studiować głównie na uniwersytetach w głębi Rosji. Dlatego nie zdziwcie się, jakby jacyś nasi działacze niepodległościowi studiowali gdzieś tam w Moskwie, w Mińsku, Sankt Petersburgu. To wcale nie były jakieś odchyły ich socjalistyczne, komunistyczne, czy też prorosyjskie bardziej. Tylko to był po prostu przymus, gdyż nie mogli wtedy Polacy studiować u siebie na dobrych uczelniach. Po polsku nauczano w zasadzie religii. Dlatego religia znowu stała się takim nośnikiem, pewną ostoją polskości. Kościół został z tym utożsamiany, ale starano się naprawdę tych Polaków mocno zrusyfikować. No i symbolem tutaj stała się postać warszawskiego kuratora oświaty, którego zresztą widzimy tutaj na zdjęciu, Aleksandra Aputkina. Może nawet Aputkina, różnie możecie się akurat spotkać z nazwą, ja też sam się różnie spotkałem. I on miał takie marzenie, się mówiło, że chce, żeby każda matka śpiewała swojemu dziecku, oczywiście matka Polka, kołysanki w języku rosyjskim. Czyli wtedy byśmy powiedzieli, że rusyfikacja się już tak zakończyła raz na zawsze. Też za jego urzędowania wprowadzono m.in. podręcznik, który pokazywał historię Polaków jako nieudolną. Tak naprawdę pokazywał, że rozbiory były przyczyną nieudolności Polaków, ich charakteru narodowego i tym podobne. Także oczywiście Kościół starano się izolować od papiestwa, żeby nie mieć tych czynników zewnętrznych w swoim obrębie. Między innymi podporządkowano Kościół kolegium duchownemu katolickiemu w Petersburgu, które było coś w pewnym, pewnego rodzaju ministerstwem. Zlikwidowano też około 75% klasztorów, a często też zabierano kościołowi majątki ziemskie. Najbardziej jednak Polaków męczono na ziemiach zabranych, czyli tych jakby dalszych ziemiach, które pierwotnie wchodziły w skład Królestwa Polskiego czy terytorium Rzeczypospolitej. Tam w zasadzie depolonizacja się dokonała, czyli zniszczenie narodowości polskiej. Już pod koniec XIX wieku żyło tam około tylko miliona Polaków. Sami jednak Polacy uważali, że jednak trzeba temu się jakoś sprzeciwiać. Nie byliśmy tutaj jakby, nie staliśmy z założonymi rękoma. Byli tacy, którzy uważali, że powinniśmy iść na ugodę z Rosjanami, czyli tak zwani lojaliści, czyli współpracując z Rosjanami będzie nam lepiej. No a tutaj okazało się, że to nic nam nie daje, że jest to tak naprawdę zgadzanie się na dalsze katowanie polskiego społeczeństwa.
Dlatego często takie coś nazywano serwilizmem, czyli poddaństwem Rosji. Najszersze jakby poparcie zyskiwał podgląd warszawskich pozytywistów, czyli idea pracy organicznej. O tym mówiliśmy też w przypadku sobie Wielkopolski, a także pracy u podstaw, czyli wspierania ekonomicznego kształcenia tych najbiedniejszych ludzi, żeby oni w przyszłości, ich jest najwięcej, nosili te idee patriotyczne. Coraz bardziej też powszechna była emancypacja kobiet, czy też asymilacja Żydów, przez co Polska miała być takim nowoczesnym, super społeczeństwem, które pokaże światu, no, jak się powinno funkcjonować. No, przez to też zachowa swoją tożsamość narodową, no i poczeka z ewentualnym powstaniem z wojny do sytuacji dogodnej, o której już wspominali polscy wieszcze narodowi, czyli czekamy, kiedy wszyscy zaborcy się skłócą i wtedy będzie możliwe powstanie państwa polskiego, co okazało się trafną przepowiednią, jak zobaczymy w przyszłości. Dlatego liczono się z takim bohaterstwem dnia codziennego, czyli pokazujemy nasze podstawy moralne, podstawy patriotyczne, niekoniecznie przez walkę, ale tak przez takie życie codzienne. Nosicielami idei byli m.in. Aleksander Świętochowski, a w swoich utworach literackich propagowały to postacie takie jak Aleksander Głowacki, znany wam pewnie szerzej jako Bolesław Prus, czy też Eliza Orzeszkowa. Jakby ta idea pracy pozytywistycznej pracy organicznej szybko się rozwijała. W zaborze rosyjskim powstawały organizacje, które wspierały rozwój przemysłu, handlu, nowe szkoły prywatne, na przykład Szkoła Handlowa w Warszawie, założona przez Leopolda Kronenberga, i Szkoła Techniczna Hipolita Wawelberga. Powstała też oczywiście cała sieć takich szkół podziemnych, tajnych, gdzie uczono języka polskiego, no i prawdziwej, niezakłamanej historii Polski. No i to by było w sumie na tyle, jeśli chodziło o zabór rosyjski. Zapraszam Was do kolejnej lekcji, w której opowiemy sobie, co się działo w tym czasie w zaborze austriackim. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, do usłyszenia, trzymajcie się, cześć! Jeśli spodobał Wam się filmik, zachęcam do subskrypcji naszego kanału, a także do polubienia naszego fanpage'a na Facebooku, wpisując facebook.com/a+nauka. W razie pytań prosimy o kontakt przez a.plus.kontakt@gmail.com lub wiadomość na Facebooku. Dziękuję za Waszą uwagę.